Witam serdecznie Państwa, witam szanownych Państwa. Zadają mi ludzie pytania, dlaczego nie pokazują twarzy. Dlaczego nie pokazują twarzy w swoich audycjach, vlogach, podcastach. Szanowni Państwo, nie pokazuję twarzy, bo cenię sobie swoją prywatność. Cenią sobie swoją prywatność. Po prostu nie chcą być rozpoznawane na ulicy. Tyle. Stwierdziłem, że dobrze mi jest, jak jest. Nie chcą być rozpoznawane na ulicy. Nie chcą, żeby mnie zatrzymywali ludzie. Chociaż ja lubię ludzi i lubię rozmawiać z ludźmi. Chyba już Państwo to zauważyli. Ale nie chcą być rozpoznawane na ulicy. Mój głos spoko, może być rozpoznawalny. Dlaczego nie? Ale przecież jak idę, to nikt głosu mojego nie słyszy. Więc nie chcę być rozpoznawalny na ulicy, nie chcę być zatrzymywany na ulicy. Lubię swoją prywatność. Prywatność to bardzo fajna rzecz. Wystarczy się zapytać ludzi sławnych, bardzo dużo ludzi sławnych. Zapewne chciałoby już być niesławna. Chcieliby mieć na pewno te wszystkie swoje pieniądze, ten standard życia, ale podejrzewam, że chcieliby nie być sławni. Chcieliby nie być sławni. Chcieliby nie być sławni. Bo to jest uciążliwe, bo ludzie cię zatrzymują na ulicy, zrobią z tobą zdjęcia, każdy z tobą chce porozmawiać. No i wydaje mi się, że to jest bardzo uciążliwe. Wydaje mi się, że to jest bardzo uciążliwe, więc ja to tak widzę. Oczywiście swoją twarz pokazywałem 8 lat temu. Są filmy, jest wizytówka. To jestem ja sprzed 8 lat. Tak więc tylko wiadomo, że w telewizji to w telewizji wygląda się inaczej. A w realu się wygląda inaczej, tak więc tak to wygląda. Jak ktoś chce na mnie popatrzeć, to może sobie popatrzeć na filmy sprzed 8 lat na YouTubie. Tam jest moja twarz, jest moje zdjęcie i tyle. I nie mam większej potrzeby pokazywania swojej twarzy. Może w przyszłości, szanowni Państwo. Może w przyszłości ja takiej potrzeby nie mam. Mam nadzieję, że Państwo też nie muszą mieć takiej potrzeby ani chęci mnie oglądać. Wystarczy Państwu mój głos i już się Państwo tym zadowolą. Jak to niesie przysłowie, okładka książki nie czyni, tak więc twarz nie czyni słowa. Są filmy z moim wizerunkiem sprzed 8 lat i jak na razie na tym zaprzestanę. Myślę, że to wyczerpująca odpowiedź na to pytanie, dlaczego nie pokazuję twarzy, dlaczego nie robię tak jak inni vlogerzy, że mówię do kamery, że tam chcę być sławny. No ja nie mam takich potrzeb. No ja nie mam takich potrzeb bycia sławnym. Ja nie mam takich potrzeb zatrzymywania mnie na ulicy, robienia ze mną zdjęć. Ja nie mam takich potrzeb intelektualnych po prostu. Niektórzy mają. Ja tak nie mam, a niektórzy po prostu pokazują tą twarz, bo może lepiej się to sprzedaje, bo może chcą mieć swoją markę. No ja nie mam takich potrzeb. Ja nie mam takich potrzeb. Kto wie, może takie potrzeby będę miał w przyszłości. No ja na razie tak nie mam. I chyba nie będę miał. Tak mi się zdaje, dobrze mi jest. Tak, jak jest. Przepraszam, wezmę łyka kawy. Tak więc, szanowni Państwo, będę jak na razie tylko głosem i będę tylko pismem. Szanowni Państwo, nadchodzą pytania do mnie w sprawie, jeżeli w sprawie. W sprawie Polski, co się dzieje w Polsce, czy jeżeli w Polsce jest tak źle, czy jeżeli wychodzą następne fakty
pokazujące, że w Polsce jak nie masz znajomości, to się do lekarza nie dostaniesz. No taka jest prawda, że teraz jak nie masz znajomości, prawda, generalnie tak zawsze było, kiedyś były po prostu łapówki, podejrzewam, że te łapówki też są, ale właśnie powracając do sytuacji z panią mamą ginekolog. No właśnie w Polsce tak jest, że na NFZ bardzo dużo lekarzy zaprasza szybciej swoich znajomych, swojej koleżanki. Wielu z nich zapewne nawet robi to za łapówki, tak jak w latach 90., no bo wiadomo, że w latach 90. polscy lekarze to byli najwięksi łapówkarze na świecie, właściwie można powiedzieć, na pewno najwięksi łapówkarze w Polsce. No ja podejrzewam, że znaczna część, no ja nie wiem, jaki procent tych lekarzy są dobrzy też lekarze i tak dalej, no ale po prostu no łapówkarstwo w wykonaniu polskich lekarzy w latach 90. to była plaga. Po prostu, no tak naprawdę, no, szanowni państwo, no Polska była bantustanem w latach 90. Teraz ta Polska troszeczkę lepiej wygląda, tak bardziej nowocześnie, ale to dalej zostało, że tu jest załatwiactwo w urzędach, no to wszędzie jest. Dlatego miliony Polaków stąd wyjechało. Ci, którzy pracują, i wyjedzie dalej, prawda? Bo dalej to istnieje, i to jest, szanowni państwo, proceder, który w świetle prawa podobno prawie nie ma żadnych konsekwencji. No to w takim bantustanie, no to moim zdaniem Polska to bantustan. No bo jeżeli można, szanowni państwo, używać pieniędzy publicznych podatnika, czy też z NFZ-u, prywatnych ubezpieczeń, prawda? Bo NFZ to są prywatne pieniądze, szanowni państwo, Polaków. Jeżeli można używać, szanowni państwo, wbijając swoich znajomych i tak dalej w kolejkę, no to to jest przestępstwo. Szanowni państwo, to jest przestępstwo. To się nie nadaje do rady medycznej, to się, szanowni państwo, nadaje pod sąd do prokuratora. Jeżeli ktoś zrobi tak raz, dwa, no to jakieś tam, wiecie, mała kara, a jeżeli robi ktoś tak przez 5 czy 10 lat, no to jest zorganizowana grupa przestępcza, szanowni państwo. Jeżeli jeszcze robią to w kilka osób, tak? Zorganizowana grupa przestępcza wykorzystująca fundusze publiczne do uzyskania korzyści finansowych oraz innych. To jest i tacy ludzie normalnie powinni być karani dlatego Polska, proszę państwa, się rozwala. Ale dalej bardzo dużo ludzi chce w Polsce żyć. No mówię, jak się ma pieniądze, jak nie trzeba do tego NFZ-u chodzić, jak się wysyła do urzędu księgowych, doradców podatkowych, do wszystkich sądów, prokuratorów, wysyła się prawnika. No tak, no to tu się ma, wiecie, dużo pieniędzy. No to w Polsce można fajnie żyć, można poza tym klimatem się poruszać. A jak nie, to się jest takim wegetacyjnym, wiecie, no to wegetacja i koniec, czekasz w kolejkach po 2 lata, bo najpierw przyjdzie 59 ciotek, 35 znajomych, prawda, a ty czekasz w kolejce, mimo to, że płacisz tyle samo składek, co oni, a może nawet więcej. No mamy takie obrzydliwe państwo w wykonaniu Polaków. Przecież ci ludzie to są Polacy, prawda? Więc no, mamy taki naród, ale tak jest wszędzie. No mówię, cały przekrój. Od policji przez sędziego po prokuratora, po urzędników przez polityków. No, turańszczyzna, prawda? Turańszczyzna to jest naleciało, szanowni państwo, turańskiej cywilizacji. Generalnie jesteśmy też cywilizacją łacińską, ale łacińska właśnie cywilizacja też ma takie turańskie zachowania. I to jest przerażające. Ja na przykład tego nie akceptuję, dlatego ja 20 lat temu z Polski wyjechałem, ja kocham Polskę i tak dalej, ale ja nie akceptuję turańszczyzny, ja nie jestem z cywilizacji turańskiej, ja dlatego tego nigdy nie mogłem zrozumieć, ja tak nie umiem, ja tak nie umiem po prostu i ja nie umiem pójść, szanowni państwo, i tak kraść, jak kradną inni Polacy, okradają innych ludzi z ich kolejki, z ich praw i tak dalej, ja po prostu tak nie umiem. I bardzo właśnie dużo Polaków, dlatego, bo ja rozmawiałem przez 20 lat z wieloma Polakami, oni też tak nie umieją, bo oni chcą zapłacić, chcą, żeby było załatwione, tak jak idziesz, kupujesz, wiecie, tak jest, tak? Jest załatwione, a nie, że ty zapłacisz, ale twoja rzecz komuś innemu zostanie dana, bo akurat zna tego sprzedawcę. Nie, ty zapłaciłeś, to twój produkt. Odpierdziel się, złodzieju jeden, tak? To nawet w prywatnych firmach tak nie można, tak? Przecież nawet w prywatnych firmach tak nie można. Przecież w prywatnej ubezpieczalni nie ma tak, że jest prywatna ubezpieczalnia, ty płacisz składki i wiecie, przyjdzie tam koleżanka, nie wiem,
jakiejś administratorki i ona cię wepcha kogoś przed tobą. Nie! Za to normalnie jest sąd! Za to normalnie jest sąd! To jest przestępstwo i to bardzo mocno karalne, tak? No ale widzicie, jak jest. Tak właśnie jest w Polsce. Szanowni Państwo, ja znam historię, że po prostu do lekarzy się... W Polsce generalnie, w Gdańsku tak jest, że pobudowano bardzo dużo przychodni, nowe budynki, zaciągnęto na to wielkie, gigantyczne kredyty, ale to tylko wygląda. Tam się nie dostaniesz, tam się nie dostaniesz, wszystko tylko udaje, to tylko udaje dobrze prosperujące placówki medyczne, a tak naprawdę to sami znajomi przychodzą i tam się po prostu ciężko dostać, prawda, i jest tragedia, to tylko dobrze wygląda, to jest rodzaj robienia biznesu na NFZ-cie, czyli biorą, budują, szanowni państwo, przychodnie, budują małe szpitale, biorą na to wielkie kredyty, NFZ-owi mówią, że mają wielkie kredyty, NFZ musi im więcej płacić, to wszystko tylko wygląda, tylko się spłaca te budynki, potem oni sobie to sprzedadzą, wyjadą, ale leczenia tam nie uświadczysz zbytnio, prawda? No musisz po prostu droga przez mękę, nawidzi mi się, tak jest w Gdańsku, dlatego Gdańsk, na przykład, znaczy generalnie tak jest chyba wszędzie, tak jest chyba wszędzie w całej Polsce, więc Polska moim zdaniem to nie jest kraj do życia dla ludzi, którzy naprawdę nie mają, szanowni państwo, Polska to nie jest kraj do życia dla ludzi. Jakżeście się przyzwyczaili do normalnego życia za granicą, gdzie wiecie, idziecie do lekarza i macie lekarza, bo po prostu płacicie składki i tak dalej. Wiem, że teraz są różne sytuacje, ale Polska to nie jest kraj do życia, szanowni państwo. W Polsce trzeba żebrać, na lekarstwa się pomaga i tak dalej, bo w Polsce na przykład idą pieniądze na TVP i tam robią Sylwestra Marzeń za 30 milionów, wiecie, złotych, prawda? Przepraszam, wezmę łyka kawy. Ale dalej nadchodzą pytania właśnie, jak nie Trójmiasto, jeżeli tam już jest tak drogo w Trójmieście, jeżeli w Trójmieście jest tak drogo, w Warszawie jest tak drogo, to co zrobić, to gdzie kupić, prawda? No bo wiadomo, że to już jest za drogo, wynajęcie jest za drogo, to w ogóle powrót do Polski bez pieniędzy jest bezsensowny, a kupowanie w Trójmieście nieruchomości też jest w znacznej części bezsensowne. I dlatego nadchodzą pytania, co mają robić ludzie? Mówią, mam pieniądze, chcę mieszkać w Polsce, chcę mieszkać albo w górach, no bo w górach jest co robić, tu sobie można pójść, pochodzić, albo chcę mieszkać nad polskim morzem, prawda? No bo tak, prawda? No i wtedy mówią, na Mazurach jeszcze bym mieszkał, ale stamtąd ciężko dojechać wszędzie, tak? I szanowni państwo, jest rozwiązanie ze względu na to, że jeżeli wejdziemy na mapę, tu mamy mapę Trójmiasta, prawda? Tu mamy mapę Trójmiasta, znaczy mapę Pomorza. Mapę Pomorza, bo ci, którzy wiedzą, którzy są z Pomorza, może to wiedzą, ale nawet dużo ludzi tego nie wie. Bo, szanowni państwo, Trójmiasto to oczywiście najważniejsza metropolia na Morzu Bałtyckim. Popatrzmy. Nie ma ważniejszej metropolii, szanowni państwo, na Morzu Bałtyckim. Nie ma. Trójmiasto tutaj, Gdańsk, Sopot, Gdynia i te wszystkie tereny, Zatoka Gdańska, to jest najważniejsza metropolia na Morzu Bałtyckim. Można powiedzieć, można stwierdzić, że może Malmo jest najważniejsze. Można stwierdzić, że może Tallinn jest najważniejszy. Inni mogą powiedzieć, że Petersburg jest najważniejszy. Jeszcze inni mogą stwierdzić, że Klaipėda. A jeszcze inni, że Riga. No ale taka jest prawda, że no, ani Riga, ani Klaipėda, ani Petersburg do Trójmiasta się nie równają. Więc Trójmiasto może ewentualnie... Znaczy z Trójmiastem mogą konkurować Sztokholm i Kopenhaga. Ale szanowni państwo, Kopenhaga to jest stolica tam 5-milionowej Danii, tak? No to jak to jest ważne? To nie jest ważne, prawda? A szanowni państwo, Sztokholm, ile ma Kopenhaga? Kopenhaga ma ludność 602 miliony. No. Miasto Kopenhaga to miasto, szanowni państwo, w którym mieszka 600 milionów ludzi, tak? A w Trójmieście i w okolicach
No mieszka, wiecie, 1 200 000 ludzi, prawda? Bo są te okolice, te Rumia, Reda, Rewa, tam Pruszcz Gdański, tam Żukowo, tego jest cała masa. Jest, wiecie, 1 200 000 ludzi, tak? I to jest, że tak powiem, największe miasto, największa stolica, tak? Sztokholm. No Sztokholm, można powiedzieć Sztokholm, no ale Sztokholm. Sztokholm, szanowni państwo, to jest liczba ludzi 975, czyli znacznie dużo, prawda? Znacznie więcej. Coś jak Trójmiasto. Tylko że, wiecie, Sztokholm to jest co? To jest Szwecja. Szwecja w ogóle ma bardzo mało ludzi. Szwecja ma ile tam? 10 milionów ludzi? Szwecja? Sprawdźmy, Szwecja. Szwecja, ile ludzi mieszka w Szwecji? 10 milionów 400 tysięcy, tak? A w Polsce mieszka jednak 40 milionów i w całym, i szanowni państwo, w całej Europie mieszka 50 milionów Polaków, tak? Więc jeżeli to jest najludniejsza metropolia nad Bałtykiem, najludniejszego kraju, nad Bałtykiem z tak dużą, no bo są Niemcy, ale oni tu nie mają nic nad Bałtykiem, prawda? Najludniejszego kraju nad Bałtykiem, no bo można powiedzieć, że Rosja jest najludniejszym krajem, albo Niemcy nad Bałtykiem, ale Niemcy nie mają żadnej metropolii, więc Niemcy odpadają od Bałtyku. Jest jeszcze Petersburg, prawda? Petersberg, no ale to jest Rosja i jest to nad Bałtykiem, ale to jest gdzieś tam u góry i tak dalej, to wiecie, Rosja mimo to, że ma 140 milionów, ale to jest rozproszona nacja, tak? Czyli to się nie koncentruje nad Bałtykiem, a nad Bałtykiem Polska się koncentruje, prawda? Plus do tego oczywiście za tym wszystko stoi, że to jest najważniejsza metropolia, bo jeżeli chodzi o Polskę, jeżeli chodzi o Polskę, szanowni państwo, to od nie ma aż. Zróbmy tak. Jeżeli chodzi o metropolię, to Trójmiasto, jeżeli chodzi o Polskę, to nie ma ważniejszej metropolii. No dobra, jest Śląsk, dobra, Śląsk jest bardzo ważny, no ale generalnie aż po Kraków, tak? Czyli no Warszawa jest ważniejsza, prawda? Właściwie, popatrzmy, tutaj ta cała zamalowana. Nie ma ważniejszej metropolii aniżeli Trójmiasto w tym rejonie Polski. W tym rejonie Polski, bo tutaj to jest wiadomo, bo już tam na dole to jest, wiadomo, to jest Śląsk, no to. No to Śląsk jest, wiecie, ważny, tak? Jest Śląsk, prawda? Katowice, to wszystko tam. Jest Kraków, prawda? No to tutaj nie ma co. To takie równe są sobie to wszystko. No i Warszawa, prawda? I tak dalej, prawda? Więc to jest. Od gór, na północ od Warszawy, na północ od Śląska, prawie północ pomijając Warszawę, no nie ma nic, nie ma ważniejszej metropolii aniżeli w całej Polsce, aniżeli Trójmiasto. Nie ma. No nie ma. No nie ma, bo nie ma. I o to chodzi, że jeżeli to jest najważniejsza metropolia połowy Polski, albo znacznej części Polski, plus do tego jest to właściwie najludniejsza metropolia nad Bałtykiem. No może Petersburg, ale skupisko Polaków jest ważne, prawda? I tutaj jest dostęp z tej metropolii, szanowni państwo, z tej metropolii jest dostęp, wiadomo, tu do Czech, tu do Słowacji, tu na Ukrainę, bo tu są te porty, to wszystko, prawda? Tu na Białoruś i tak dalej, prawda? Więc dlatego Trójmiasto jest najważniejszą metropolią nad Morzem Bałtyckim. Najważniejszą. Przepraszam was, zmyły kakawy. Najważniejszą. Nie ma ważniejszej. Chciałbym, żeby ludzie to wiedzieli, dlaczego Trójmiasto jest tak ważne. Nie o to chodzi, że w samym Trójmieściu już jest bardzo drogo. Bardzo drogo.
Oczywiście może się wydarzyć, że będzie jeszcze drożej, bo wszystko zależy od tego, że no, generalnie te nieruchomości są 50% za drogie w stosunku do zarobków Polaków, czy tam 60, czy 70 nawet, prawda, w Trójmieście, ale wszystko zależy od tego, także jak się sytuacja potoczy, prawda? Bo jeżeli na przykład tu się sytuacja potoczy, tak, że na przykład Rosja przegra i tak dalej, no to co my z tego w ogóle będziemy mieli, że my tu pomagaliśmy, prawda? No, trzeba mówić wprost, tak? Szanowni Państwo, no, Amerykanie i Anglicy, Anglosasi zrobili z Arabii Saudyjskiej bogaczy, obrzydliwych, z tych Katarów. Oni zrobili z nich wszystkich obrzydliwych bogaczy, prawda? Te Arabie, te Emiraty, to wszystko, tak? No, obrzydliwi bogacze, prawda? Bo pełnią rolę dla Stanów Zjednoczonych i dla Anglosasów jakąś tam, prawda? Pełnią rolę, prawda? Z Niemców po II wojnie zrobili bogaczy. Pozwolili im handlować, kupują, sprzedają, tak? Z Japończyków zrobili bogaczy, z Koreańczyków zrobili bogaczy. No i o to chodzi, że jeżeli my na tym kryzysie nic nie zyskamy, tylko wiecie, poklepanie w plecach, no to Polska się zawali, no bo żeśmy się wypruli ze wszystkiego. Do 2050 roku będzie 20 milionów Polaków w Polsce, bo mamy dodatkowo ekstremistów, którzy powołują Polaków do wojska, tak? Są chorzy ludzie, tak? Ale z drugiej strony, jeżeli to pójdzie w inną stronę, bo się mówi, że się pieniądze zdobywa biznesem i tak dalej, ale to nie jest prawda, się układami zdobywa też, prawda? W takim świecie i kontraktami i tak dalej. No, z Niemców zrobiono, wiecie co zrobiono, tak? Bogaczy, tak? No i o to chodzi, że jeżeli my musimy się domagać, koniec kropka, żeby przestano nas niszczyć, prawda? No ale jak się domagać, no jak postawić sprawę jasno, albo w lewo, albo w prawo, no jak pójdzie nie po naszej myśli, no to będzie dupa, tak? Dupa, tak? Więc w sumie nie ma po co tu sobie wyprówać flaków, prawda? Bo deszcz dolarów amerykańskich na nas nie spadnie. Tak więc, szanowni państwo, i tylko zyskają na tym wszystkim Niemcy, tak? I szanowni państwo, jeżeli będzie tak, no to w takim razie takim właśnie sztucznym koncertem wtedy gdyńskie, gdańskie i sopockie nieruchomości teoretycznie mogą być jeszcze droższe, no bo przez co do Polski ma wkraczać, że tak powiem, kapitał, towar, prawda? No przez port w Gdyni, prawda? Tam, no nie wiem, w port Gdańsku, no jest tam stocznie są, prawda? No i oczywiście, no przez Elbląg nie będzie, bo tam tego portu nie ma, prawda? No tu są te porty, no oczywiście jest Szczecin i tak dalej, prawda? I teoretycznie tam może być jeszcze drożej i właściwie nigdy już tam nie będzie w stanie się sobie normalny człowiek kupić normalnej nieruchomości. Ale jeżeli już ktoś bardzo, bardzo chce wrócić do Polski i na przykład chce, bardziej woli morze aniżeli góry i chce mieć czystą wodę, no to, szanowni państwo, musicie zrozumieć, że w Gdańsku Bałtyk już jest tak zanieczyszczony tu w Zatoce Gdańskiej, tu przy Gdynia, Sopot Gdańsk, że bardzo często przez najlepsze dni wakacje pojawia się sinica. I nie da się pływać, nie da się kąpać, jest plaża, ale sobie nie popływacie i tak dalej. Tylko ewentualnie możecie sobie, wiecie, posurfować, prawda? Tam dalej, bo tam dalej nie ma tej sinicy, tak? I o to chodzi, że właśnie Pomorze jest bardzo atrakcyjnym miejscem, także wokół Trójmiasta, szanowni państwo. Bo są takie miejsca, to są przepiękne miejsca i tam właśnie można kupić znacznie taniej bardzo fajne domy lub też jak już bardzo ktoś chce, te apartamenty. Tutaj te miejsca, szanowni państwo, jak za Kosakowem, to są takie miejsca, widzicie, bo jest wiele miejsc. Jest tak, jest miejsce tu przed Gdańskiem. Przed Gdańskiem tutaj jest Wyspa Sobieszewska, te wszystkie, wiecie, wioski. Tam jest bardzo, tu jest Jantar, Stegna, Krynica Morska. Powiem tak, to są
Przepiękne, fajne miejsca. Tutaj przecież do tej Krynicy Morskiej przecież dużo przyjeżdża tych turystów z Polski. Przecież to są bardzo piękne miejsca generalnie, tak? Bardzo piękne miejsca. To są bardzo piękne miejsca. Tutaj zaznaczam, prawda? To są bardzo piękne miejsca i tam można mieszkać znacznie taniej niż w Gdańsku. Jest tam pięknie. No, na przykład ja tam wolę pojechać na plażę, no nie wiem, do Jantara, Stegny, czy na Krynicę Morską niż w Gdańsku, prawda? Bo mi się po prostu znudziło. Czy w Gdyni. Znaczy w Gdyni lubię, a Gdańsk mi się totalnie znudził, plaże gdańskie. Chyba, że Stogi. No to Stogi mi się zbytnio nie znudziły, ale na Stogach jest mało rzeczy. Stogi to prawie taka dzika plaża, jeżeli można powiedzieć, że to dzika plaża, bo tam jest port, prawda? Więc Gdański, tak? Więc no i jest port w Gdańsku, prawda? I dużo tam przypływa towarów. Ale o to chodzi, że tam bardzo często właśnie jest sinica. Szanowni Państwo, sinica, no bo no jednak tam spływają te wszystkie ścieki, to jest małe zasolenie i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, jest brud, prawda? I bardzo często właśnie, na przykład jak jest najlepsza pogoda, wiecie, przez 2 czy 3 tygodnie potrafi siniza się utrzymywać i sobie nie popływacie. Generalnie te wszystkie plaże w Gdyni, w Gdańsku, Sopocie, one są piękne, one są ładne. Jak jest ciepło, to jest super. No ale bardzo często tak właśnie jest, weźmiesz sobie urlop 2 tygodnie, a tu przychodzi sinica, nie? No i tyle z twojego plażowania. Znaczy, plażować sobie możesz, ale sobie lepiej nie pływaj. Prawda? I tutaj właśnie pokazujemy te tereny. Druga sprawa jest taka, w koszcie życia w Gdańsku, Sopocie, Gdyni. I to, że mieszkasz tam, to nie oznacza, że będziesz mieć dobrą opiekę zdrowotną. Chociaż i tak, jeżeli tutaj chodzi o te wszystkie Stegny, Jantarek, Gdyni, no to i tak będzie trzeba w wielu rzeczach do Gdańska przyjeżdżać, ale blisko jest coś takiego jak Elbląg. Elbląg, szanowni państwo. A w Nowym Dworze Gdańskim to już w ogóle podobno. No, Nowy Dwór Gdański, jeżeli chodzi o NFZ, o szpitale i tak dalej, to już w ogóle jest tam podobno tragicznie. No, generalnie w Polsce jest tragicznie, jeżeli chodzi o służbę zdrowia, prawda? No i o ceny nieruchomości. No, to jest tragedia. I oczywiście o to wszystko, co mówiłem. Administracja, strata, No, ale jak już ktoś bardzo chce, bo uważa, że w jego kraju, w którym mieszka, i tak już jest też coraz gorzej. Więc to i tak na dwoje babka wróżyła, albo kupi sobie 10 nieruchomości tu i wszystko będzie miał, wiecie, opłacone prywatnie. Przepraszam, was były kakawy. No to, szanowni państwo, te krzyżyki, które tutaj zaznaczyłem, są przepiękne tereny. Bardzo fajne tereny. Jantar, Stegna, Kąty Rybackie, Krynica Morska. No to jest cudo. Cudo, to po prostu cudo. Powiem wam tak, jak są wakacje, to jest cudeńko. No wiadomo, że to nie jest Adriatyk. Prawda? Ale tam jest cudo, tam są lasy, tam są pola, tam jest morze, prawda? Tam jest zalew wiślany, ryby dla rybaków. To jest po prostu, wiecie, to jest. Ja wam powiem tak. Generalnie ja uważam, że Polska, jeżeli chodzi o wiosnę i lato, to jest jedno z najlepszych miejsc na świecie, moim zdaniem. Tylko no, mamy to morze takie brzydkie, no ale no, nie każdy musi tam mieć to morze, prawda? Ja oczywiście wolę, wiecie, Adriatyk, Morze Śródziemne, tam i tak dalej. No ale mamy to, co mamy. Moglibyśmy być Czechami, w ogóle byśmy nie mieli morza, nie? Albo Słowakami, prawda? Więc trzeba z tego korzystać. I to, ja powiem tak, to jest cudo. Jantar, Stegna, Kąty Rybackie, Krynica Morska. Szanowni Państwo, i o to chodzi, że na przykład jak się mieszka w tych tu miejscach, no to też jest Elbląg. No i tam też są szpitale i bardzo często jest tam lepiej właśnie, lepiej pojechać do Elbląga, aniżeli do Gdańska. I o to chodzi, że mi się zdaje, że jak już zrobili ten przekop tej Mierzei Wiślanej, chociaż podobno to jest wszystko kpina i to wszystko tylko, wiecie, poszło z tego, wiecie, to o co chodzi, nie? Pod stołem. Generalnie Elbląg, gdyby rzeczywiście to tak działało, że tutaj mogą wpływać te statki i tak dalej, no to w rzeczywistości Elbląg mógłby stać się mega, mega super miastem ze względu na to, szanowni państwo, że mieliby też port i produkcję, byli na przykład, mogliby się stać wolnym portem bezcłowym.
tak jak wiele jest. I Elbląg, ze względu na to, że tam jest znacznie taniej niż w Gdyni, Sopocie, Gdańsku i Szczecinie, i szybciej by było, to i że Elbląg ma dostęp do tych, wiecie, w całych Mazur, tu tego wszystkiego, tego Podlasia i bardzo szybko, to są tanie produkty, wiecie, tanie produkty od rolników i tak dalej, i tak dalej. To Elbląg mógłby się naprawdę stać taką, takim miejscem totalnej produkcji. Z wieloma miejscami pracy i tak dalej. Elbląg mógłby być naprawdę, nie wiem, no, drugą Gdynią, Gdynią drugą, nie wiem, no, Gdynią drugą, nie, no, nie będę porównywał, sam sobie by Elbląg by się stał po prostu, no, nie drugą Gdynią, czy drugim Gdańskiem, tylko by miał swoją własną strukturę kipiącego miasta, który ma połączenia do Mazur i Podlasia totalnie, szybko i szybciutko, prawda? I dodatkowo jest tam taniej, bo jest więcej terenu, jest taniej, tak? Bo Elbląg jest tańszy oczywiście niż Gdańsk, Sopot, Gdynia, więc inwestuje się tam. To jest taka podstawowa zasada, o której ja mówię. Nie kupuje się drogo, tylko inwestuje się tam, gdzie jest wzrost, czyli w tanie rzeczy, tak? Gdzie się najwięcej zarabia? Jak się inwestuje w startupy? W startupy. Jak się inwestuje w startupy? Tak? I o to chodzi, że tutaj są naprawdę bardzo fajne miejsca. Jak sobie wejdziecie na przykład tu w tych wszystkich tych, to są super, super miejsca, naprawdę. Zobaczmy na przykład Krynica Morska, prawda? I tam już naprawdę można tanio znaleźć, wiecie, różnego rodzaju nieruchomości i tak dalej, domy. Popatrzcie, to jest na przykład Krynica Morska, to jest na tym, popatrzcie, to jest cudownie. Tu jest pięknie. Wiadomo, że Krynicy Morskie tylko są w lato dużo ludzi, ale wiecie, jak w lato to można sobie pojechać i tak dalej. Tam jest cudownie. To są cudowne miejsca. To są cudowne miejsca. Albo Stegna. Patrzcie, jak ładnie. Albo co tam jeszcze? Jantar. To są cudowne miejsca, to naprawdę tam jest przepięknie, fajnie i wiecie, i znacznie taniej niż w Gdańsku, w Sopocie i Gdyni. I fajnie jest, bo jesteśmy pomiędzy Elblągiem a Gdańskiem i można korzystać właśnie z tych dwóch terenów. Także można korzystać oczywiście... Także można korzystać, tutaj jest potem bliżej tam do tej Bydgoszczy i tak dalej, prawda? Tak więc druga sprawa jest taka, że jest góra, czyli nad Gdynią. Nie wiadomo, co jest właściwie lepsze. Bo tutaj widzicie, z Elbląga, tutaj z tych właśnie przed Gdańskiem, no to jest, jeszcze można do Tczewa dojechać, to też jest miasto. No wiadomo, Malbork mały, no ale jest właśnie ten Elbląg, prawda? No i na Kaszuby szybko, znaczy się, i jest szybko na Mazury, prawda? I jest szybko na Kaszuby też, prawda? Fajnie jest. I w Bory Tucholskie można też szybko pojechać, tak? Czyli jest spoko. Druga sprawa, czyli mamy tutaj, szanowni państwo, tutaj przed Gdańskiem takie fajne miejsca. To są naprawdę cudowne miejsca. I tutaj można na przykład kupić sobie dom, czy coś, prawda? I to znacznie taniej wyjdzie, bo na przykład można kupić dwa razy dom taniej niż, wiecie, gdzieś w Gdańsku. Dwa razy taniej, no. 2 miliony wydawać w Gdańsku na dom, no to jest jakaś bzdura totalna, tak? Jeżeli... Możesz kupić sobie, wiecie, 3 razy taniej, jeżeli możesz sobie kupić dom za, wiesz, za 700 czy tam 600 tysięcy tutaj w tych rejonach, prawda? Że to totalna bzdura w ogóle jest, tak? Oczywiście jeszcze jest tutaj, jest takie tutaj miejsce, tu będzie jeszcze taniej, prawda? W tych Trąbkach, Pszczółkach, prawda? Trzępowo i tak dalej, tu będzie, szanowni państwo, jeszcze taniej.
Tu będzie jeszcze taniej. Druga sprawa jest, tutaj są takie, tutaj jest fajnie, te kartuzy, to wszystko to jest fajnie, ale jest daleko właśnie, wiecie, no, do plaży, prawda? Jednak, no ja bym najbardziej polecał, tak, to co mi się wydaje, tutaj właśnie to miejsce, oczywiście nie można zapominać o tym miejscu i o tym miejscu, ale ja najbardziej bym polecał to, lub też mi się najbardziej jeszcze podoba. Mi się najbardziej jeszcze podoba. Mi się jeszcze najbardziej podobają takie miejsca jak, o tutaj, Kosakowo, Mechalinki, Rewa, w ogóle w Rewie jest pięknie, prawda? I tam jest też super, w ogóle tam jest cudo. Tu jeszcze jest Rumia, można w Rumi, prawda? Jest Reda. Jest Wejherowo i to są wszystko miasta, które w sumie można by do Trójmiasta zaliczyć. Nawet nie wiem, czy przypadkiem nie są, nie wiem. Prawda? Tutaj jest na przykład Pruszcz Gdański, tak? I to są bardzo fajne miejsca, ale najbardziej to mi się podobają właśnie te Kosakowo, Mechalinki, Rewa. I popatrzmy, i tu już niedaleko jest Puck, prawda? Tu mamy Chałupy, Welcome to, tak? Jastarnia, Hel. Ja mam właśnie, nie wiem, co mi się bardziej podoba. Czy mi się podoba tutaj wszystko nad Gdynią bardziej? Ten wiecie, Puck, to wszystko. Czy bardziej mi się podoba tutaj? O to chodzi, że nie wiem. Nie wiem, co mi się bardziej podoba. Bo i tu jest fajnie, i tam jest fajnie. O to chodzi, że chyba tutaj jest cieplej na dole troszeczkę w wakacje. Dlatego jest to troszeczkę może bardziej atrakcyjniejsze, prawda? Że jest troszeczkę cieplej i tyle, prawda? I można do Elbląga i tak dalej. Ale potem wiecie, tutaj łatwo, fajnie tutaj sobie pojechać w te wszystkie miejsca, prawda? Tutaj jest też otwarte morze i tak dalej. No, o to chodzi, że naprawdę nie trzeba mieszkać ani w żadnym tam Gdańsku, Sopocie, w Gdyni. Bo ja na przykład, ja z rodziną wcale bym nie chciał mieszkać. Gdybym nie był z Gdańska, Sopotu i Gdyni, ja naprawdę z rodziną bym nie chciał mieszkać w mieście. W mieście, prawda? Chyba, że to jakieś małe miasteczko. Ja bym nie chciał mieszkać w takich miastach jak Gdańsk, Sopot, Gdynia. Wolałbym. Dla młodych ludzi to jest co innego, prawda? Dla młodych ludzi to jest co innego. Bardzo, wiecie, ja się w mieście wychowałem. W mieście całe, wiecie, pomijając zagranicę, to też wszystko duże miasta, ale uważam, że rodziny dobrze się nie wychowuje w dużym mieście. Tym bardziej w takim jak Gdańsk, Gdynia i tak dalej. Ja uważam, że rodziny najlepiej się dzieci wychowuje poza miastem. Są bardziej ambitne wtedy, prawda, i tak dalej, i tak dalej. Popatrzmy, bardzo dużo właśnie bogatych ludzi, sławnych ludzi mieszka za miastem, nie mieszka w miastach. Co więcej, wiecie, szlachta kiedyś mieszkała w swoich dworkach. Oni nie mieszkali w miastach, no, oni w swoich dworach mieszkali, prawda? Dodatkowo, bardzo dużo właśnie sławnych ludzi, bogatych, wychowało się gdzieś właśnie w małych miejscowościach. W małych miejscowościach, bo tam zdobywają ambicje, prawda? Tam nie ma tego miejskiego brudu. Prawda, i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Bo trzeba wiedzieć, trzeba rozumieć, że miasta to jest oczywiście skupisko patologii często, prawda? Bo łatwo sięgnąć po zło w mieście. Zło, ohydne zło, zło, tak? Alkohol, narkotyki, prawda? Zło. To, co się na przykład wiecie, idziecie w biały dzień, a w Gdańsku i w Sopocie was zapraszają do, można powiecie, gdzie, nie? Do miejsc rozpusty w biały dzień. Idziesz z rodziną, a tam podchodzi ci koleś, wiesz, idziesz z rodziną, a ci w Gdańsku podchodzi koleś, wiesz, idziesz z moimi dziećmi, ci koleś podchodzi i ci mówię, tutaj zapraszamy na cycuszki, nie? No to kto chce z rodziną w takim miejscu mieszkać? No to hop, w życiu, nie? No jak? No, normalny człowiek nie chce, tak? Wiecie, fajnie jest w Gdańsku, fajnie jest w Sopocie, w Gdyni, ale ja na przykład bym tam generalnie nie chciał mieszkać. Gdybym nie był stąd i bym, wiecie, gdybym nie był z Trójmiasta, tak samo bym nie chciał mieszkać w centrum Warszawy. Nie chciałbym. Nie chciałbym mieszkać w centrum Poznania, Wrocławia, czegokolwiek. Mógłbym mieszkać na chwilę.
Ale generalnie ja uważam, że takie najlepsze miejsca są niedaleko miast, bo wiadomo, że niestety to w miastach skupiają się bardzo często, wiecie, szpitale, miejsca, uniwersytety i tak dalej. Tego nie ma gdzie indziej. I dlatego no, mamy taki świat i dlatego trzeba mieć do tego jakiś dostęp. Ale nie uważam, że życie w mieście jest jakieś lepsze, prawda? Pamiętajmy, że żeby żyć za miastem, trzeba mieć też w głowie poukładane i trzeba mieć pieniądze, trzeba mieć, wiecie, samochód, to, prawda? I trzeba mieć w głowie, prawda? Trzeba mieć w głowie, tak? Bo w Polsce jest coś takiego jak zima, trzeba ogrzewać dom, tak? Można mieć, wiadomo, nowoczesny dom, który nie trzeba teoretycznie ogrzewać węglem i drewnem, no ale no pomijając to, prawda? Ale generalnie nawet naukowcy gdzieś tam znaleźli, że najlepiej, największe prawdopodobieństwo, że dzieci będą ambitne i tak dalej, że się będą lepiej chowały, jest to, żeby mieszkać gdzieś poza miastem. Ja nie mówię, bo są, wiecie, wiecie, jakie są takie wiochy zabite dechami, wiecie, i tam jest patologia, tam wszyscy chleją, wiecie, same menele, wiecie. Ale z drugiej strony może być wioseczka, wspaniałych rolników, wspaniałych tych, no jak to się nazywa, farmerów, prawda? No bo rolnik to farmer, to wspaniałych farmerów, ułożonych ludzi, godnych, poczciwych, prawda, uczciwych i tak dalej, 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 prawda? Właśnie ja nie lubię, że w Polsce robi się z farmerów, z rolników jakieś osobne w ogóle ten spektrum, bo dla mnie farmer to jest po prostu przedsiębiorca. Mi się to nie podoba, że nie wiem, przedsiębiorca to przedsiębiorca, a rolnik to rolnik. Nie, no, dla mnie farmer to jest przedsiębiorca i to taki pierwszej wody. Będziesz dobrym przedsiębiorcą, będziesz dobrym farmerem, prawda? Bo farmer to nie jest kopanie rowów, szanowni państwo, łopatą, tak? Trzeba być przedsiębiorczym człowiekiem, żeby być dobrym farmerem. Farmer to po prostu produkcja żywności. Po prostu, czy jeden produkuje żywność na farmie, a drugi produkuje żywność na przykład, wiecie, ze składników w fabryce. No, czym oni się różnią? Ten ma fabrykę, tylko że ten ma w ten sposób, a drugi ma po prostu fabrykę pod dachem, prawda? Dla mnie farmerzy to są po prostu przedsiębiorcy i przedsiębiorcy i farmerzy powinni być traktowani tak samo, prawda? W ten sposób. Ale no mówię, no są, słuchajcie, też takie miejsca właśnie, gdzie jest dużo mynelstwa, pijactwa, prawda? Po tych, wiecie, bo to żadni farmerzy, tylko pijacy, ale są miejsca, gdzie są farmerzy, prawdziwi, z prawdziwego znażenia, fajni, silni ludzie, silni mężczyźni, silne kobiety i tak dalej. I to są naprawdę, tak jak ja słyszę, że rolnicy są biedni, rolnik, farmer jest biedny i nad nim się. Jak farmer jest biedny? To miastowy jest biedakiem. Farmer ma dom, farmer ma stodoły, farmer ma ciągniki, farmer ma, szanowni państwo, krowy, świnie. On jest biedny, on jest bogaczem, farmer. Ma, wiecie, 100 hektarów, czy tam 200. Farmer to bogacz. Nie mówimy tutaj o człowieku, który ma 2 hektary i tam, wiesz, 2,5 świni, bo to nie jest farmer, tak? Ale mówimy, farmer to jest. Wiecie, przedsiębiorca i farmer to jest sól soli tej ziemi. Farmer i przedsiębiorca. Znaczy ja ogólnie nie odzwierciedlam. Ja generalnie mam takie nastawienie, że ja nie odzwierciedlam farmera, przedsiębiorca, bo dla mnie farmer to jest przedsiębiorca, no. I ja nie lubię tego rozdzielać. Ja nie lubię tego rozdzielać. Tak jak rybak też jest przedsiębiorcą, tak farmer jest przedsiębiorcą, szanowni państwo. Hodowca też jest przedsiębiorcą. To są przedsiębiorcy. Są przedsiębiorcy. To są przedsiębiorcy. Koniec kropka. I farmerzy nie są biedni, a farmerzy są super bogaci. Bo taki człowiek w mieście to tam bardzo często, wiecie, samochodu nie ma, mieszka na 40 metrach i co w tym fajnego jest? Nawet nie może mieć drugiego dziecka, bo kurwa, wiecie, już się nie da z pierwszy wytrzymać, bo wszędzie krzyk, bo na 40 metrach żyją. To farmer jest bogaczem. Farmer jest bogaczem, szanowni państwo. Farmer, który ma 100 hektarów, ma tu, 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 tu. Farmer to sól soli tej ziemi. Przedsiębiorca to sól soli tej ziemi.
Nie, szanowni państwo, pracownik, tak? Bo pracownika zawsze można ściągnąć. Tak więc, szanowni państwo, to są przepiękne miejsca. Wystarczy sobie popatrzeć. Popatrzmy na przykład. Popatrzmy, jaka. Tu mamy, widzicie, tą Rewę. Rewa, jaka jest piękna. Przepraszam. Rewa, jaka jest piękna. Popatrzcie, jak tam jest pięknie. Tam jest cudownie. Tutaj jest taki cypelek, tam się wychodzi, tam fajnie ta woda stoi. Tu jest cudownie. Tu jest krzyż, jest sprzed 100 lat. Popatrzmy, tu jest cudownie, tu się pływa, tu na kajcie pływają wszyscy. Wiecie, jak tam pięknie jest w wakacje? To jest cudo. To jest naprawdę, tutaj jest fajnie, bo tutaj nawet ta woda jest przezroczysta, mimo to, że jest ten Bałtyk. I nawet jak właśnie jest ta Sinica w Gdańsku, Sopocie, w Gdyni, to tutaj na przykład nie ma i tutaj można pływać. Prawda? I z dziećmi można tu pójść popływać i się nie zatrują. Łyczek kawy. To jest przepięknie, a popatrzmy dalej. Popatrzmy dalej, szanowni państwo. To są piękne miejsca. No, Rumi, Redy, Wejherowa, tam nie będę pokazywał, bo to nie są jakieś tam, nie wiem, no, co, no Rumia, no, fajne miejsca, fajne miasteczka, no, ale co tam, to jest zwykłe po prostu miasteczka, prawda? Rumia, tak? Zwykłe miasteczka, zwykłe miasteczko kaszubskie. Wiecie, no, tutaj ten, no, tutaj no, żadnego piękna nie ma. Po prostu, wiecie, miasteczko przy Trójmieście. No ale o to chodzi, że masz dostęp do tych miejsc, prawda? Weźmy Mechalinki na przykład. Mechalinki. Patrzcie, jak fajnie. Mechalinki. Super. Wiecie, wakacje super, prawda? I o to chodzi, że tam, jak się blisko przy tym mieszka, przy plaży, gdzieś niedaleko, no to mamy czyste powietrze, prawda? Mamy czyste powietrze. A w Gdańsku śmierdzi wszędzie, tak? W zimę. Śmierdzi po prostu. A popatrzmy na przykład Puck. Puck. Popatrzmy. O, to już jest fajna mieścinka. Jest staróweczka. O, widzicie? Piękna staróweczka. Można pójść na kawkę. Super, nie? O, o. No, no ta betonoza. Dobra. No fajnie w Pucku, popatrzcie. A nie, to jest. To jest Puck? Nie widziałem, że w Pucku coś takiego jest. Gdzie to? Puck? Może jest coś takiego. Nie wiem, to wygląda jak hel. Dobra. No i popatrzcie, to są super miejsca, prawda? Łódeczkę można mieć i tak dalej. No wiadomo, to nie jest Adriatyk, no ale Puck fajne miejsce, prawda? Piękna staróweczka, tak? Puck. To są super miejsca, prawda? To są super miejsca i na przykład, o, w takim Pucku może by było lepiej. Ja nie wiem, jaka tam jest sytuacja, czy jest patologia w Pucku, czy nie. Napiszcie, czy w Pucku się fajnie mieszka, czy tam jest patologia. Ale to są super miejsca, prawda? Więc to nie jest tak, że trzeba zaraz, wiecie, gdzieś tam mieszkać w jakimś tam Trójmieście, prawda? Popatrzcie, u góry jest na przykład. Tu już jest daleko, bo tu już trudniej dojechać, prawda? Do tego Pucka to wszystko to siup, 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 siup. I jesteśmy. I tutaj. O, tu jest Łeba, Jezioro Łebsko. Tu, super, to są. Wiecie, jak już się tu mieszka, to wtedy można jeździć tutaj na te otwarte morze, prawda? Do Łeby, na te jeziora. Tam jest po prostu cudo, prawda? Tam jest cudownie, jak jest lato. To jest cudo. To jest cudo. Wiadomo, że Bałtyk to jest kurde zielona woda i tak dalej, ale tam jest fajnie, wiecie, już koniec końców, prawda? Przecież ciągle w wodzie człowiek nie siedzi. No wiadomo, że no, lepsze Morze Śródziemne, tak? No ale wakacje jest fajnie, tak? Wakacje jest fajny. Tak więc jest wiele miejsc, które pozwalają sobie pojechać i wrócić do Polski, czy kupić gdzieś poza Trójmiastem. Na przykład spróbujmy znaleźć jakiś
Dom w Pucku. Kup dom Puck. Kup dom Puck. Puck. Domy na sprzedaż Puck. Nie no. Najniższa cena w Pucku. Co sprzedają w Pucku? No, nic nie ma w Pucku taniego. Nie ma nic w Pucku taniego. Sama drożyzna. No, czyli sama drożyzna w Pucku. Jeszcze, czyli w Pucku są ceny trójmiejskie. No, 5 km od Pucka, już mamy takie chałupy, wiecie. Widzisz, z takiej chałupy naprawdę można coś zrobić zawsze, no ale 319 tysięcy, na przykład 115 metrów, prawda? No i z takiej chałupy czasem można zrobić coś mega. 319 tysięcy, no wiecie. Wiecie, czasem z takiego czegoś można zrobić coś super fajnego. Pokażcie w środku, jak to wygląda. No nie pokażę, no ta, no, 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 no. Się zaraz zawali chyba. Tak wygląda. No nie, nie. Strach. No ale tutaj na przykład wolno stojący dom w Płochowie. Dobra, znajdźmy coś takiego. O, dom bliźniak. No wcale nie jest tanio. Wcale nie jest tanio. A to jeszcze nie wybudowane. O, tutaj wybudowane już. No 579 tysięcy. 132 metry. Czyli trzeba by było wrąbać, prawda? Pieniążki. Tego nie chcemy. No i zobaczymy to. Ale bliźniak, no ja już... Nie, bliźniak, bo nie... Ja bym nie chciał kupować... Bo to jest bliźniak? A. Nie. Nie, to nie jest bliźniak. To jest dom zabudowany. Ta. No ale no jak już ktoś tak musi. No ja w ogóle nienawidzę bliźniaków. No 579 tysięcy i wiadomo, tylko szkiel ten, nie? Trzeba do zrobienia, tak? No 579 tysięcy. No ale wiecie, za 579 tysięcy to w Gdańsku to kupicie sobie w normalnej dzielnicy, wiecie, 50 metrów, tak? Czy 45? No to... I to jeszcze czynsze wysokie, wszystko popatrzmy. Tu są też bliźniaki, też są bliźniaki. Dom w zabudowie bliźniaczej, dom za... Ja w ogóle nienawidzę bliźniaków. W życiu bym sobie nie kupił bliźniaka, bo ci się jakiś psychol wprowadzi i będziesz koło takiego psychola mieszkał, tak? To jest dla mnie... Żeby wiesz, 50 tysięcy, żebyś zaoszczędzić na ścianie, nie? To jest, czy tam 60, to jest bzdura totalna, się skazujesz, wiesz, na całe życie na mieszkanie koło jakiegoś idioty. No to to jest dla mnie. No też jest drogo, wcale nie jest tanio. No więcej ludzi ma takie pomysły właśnie. O, tutaj jest taki duży dom. Też dom bliźniak. No same bliźniaki, no co oni z tymi bliźniakami? Szeregowy. No wcale nie jest tanio w Pucku. No nie jest tanio. I naokoło Pucku. Pucku. Pucka. No same bliźniaki są. Znaczy lepszy bliźniak może nawet niż... No strasznie drogo. No droga akurat Puck jest drogi. Wiadomo, no dużo ludzi ma taki pomysł właśnie, że wiecie, mieć link z Gdynią, z Sopotem Gdańskiem. Ale na przykład mieszkać poza Gdynią, tak? No bo ludzie, którzy mają pieniądze, właśnie wyprowadzają się, którzy chcą mieć święty spokój, no to właśnie się wyprowadzają w takie miejsca. No ale może sprawdźmy w takim razie.
Nie, no bo to wszystko pokazywało aż dotąd, tak? To wszystko będzie. No, niestety, no, wcale nie jest tak tanio, ale na pewno jest taniej niż, wiecie, w Gdańsku, Sopocie, Gdyni, ale wcale nie jest dużo taniej, bo jeżeli tutaj, no to jest, no zapłacicie te 200 tysięcy mniej, aniżeli w Gdańsku, naokoło Gdańska, Sopotu, Gdyni, prawda? Te 200 tysięcy. Wiadomo, że tutaj pójdziesz i teraz to się daje 100 tysięcy mniej, prawda? Bo to jest rynek kupca, a nie sprzedawcy, więc jeżeli coś jest za 600, no to kupujcie za 500, to, prawda? Tak więc, szanowni państwo, jest dużo możliwości. Mi się zdaje, że tam nad Gdynią jest znacznie drożej, aniżeli to, co pokazywałem tutaj pod Gdańskiem, bo tu będzie taniej pod Gdańskiem, aniżeli nad Gdynią. To na pewno. Ale tutaj już za długo dzisiaj mówimy, szanowni państwo. Oczywiście zapraszam. Zapraszam do subskrybowania kanału na YouTube. Zapraszam do wrzucania swoich nieruchomości na XTX House. Na sprzedaż, na kupno, na wynajem. Pozdrawiam. Do usłyszenia.